No bo słuchajcie, jestem z powrotem. Założyłem jakie tylko buffy mogę. Pięknie. Jakie to twarde. Dobra, udało się. Zapomniałem, że też mam tego ducha opiekuńczego, który jest dosyć szybki, jeżeli chodzi o... Jest szybszy od tamtego, którego często korzystałem, jeżeli chodzi o kontry rozprysków, czyli takie ala parowanie w tej grze. No i dwa razy udało się praktycznie bez problemu go sparować. Ale to nie koniec tutaj zabawy. I tak, ja sobie muszę odpalić licznik. Okej. Tu łatwo można spaść. Się wyleczę. I ja. Niezły gość, nie? A jeszcze działał mi ten talizman, czy tam magia, która nie pozwalałaby mi zginąć, ale właśnie już się skończyła. No my tu już w obrębie nie widzę żadnego przeciwnika. Ale gdzieś tu jest Kodama. Tylko nic tu nie widać kompletnie. O, jest tutaj. Chyba. Bo tu jest jakaś znajdźka. Tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam skakać. Proponuję najpierw sprawdzić w 100% tutaj to miejsce, ten dach. Właśnie, bo tam coś jest. A, bo tam mamy Gagiego. Tego od razu go załatwimy. Pięknie, osiągnie to maksymalną znajomość. Rozbijacz skał, czyli różnica. I tym samym ma maksymalne obrażenia. Kadzidło yokai zdobyliśmy, super, będzie to dawać naszym przyjaciołom. Bo tu raczej chyba nic nie znajdę. Czyli tak, co to jest? Myślałem, że tutaj jakiś item wypadł. Wydawało mi się. No, bo tu są takie jakieś lampiony. I zwróćcie uwagę, że to jest drabina. I o dziwo skrót. I tam jest kotek, czyli to jest to miejsce, gdzie było słychać za ściany wcześniej. Tam jest samuraj, ale ja wolę go zdjąć, bo później mnie z ciasnego miejsca pozwali ham. Będzie problem. Ej, jak się można było dostać do tamtej znajdźki? Chyba z tej strony, co? Tu nic nie ma. No właśnie, tu z dachu można było skoczyć. Nie, to nie z tego dachu. Czekajcie, bo coś mi tutaj się nie zgadza. A można było, a trzeba było zejść na tamten, z tamtej do dachu wcześniej, jakby to znać, bo teraz nie mogę jej namierzyć. A tutaj jest, dobra, troszkę dalej przeszliśmy, ale tam jest przejście. Dobra, już chyba kminie o co kaman. Z tej strony, dokładnie. Mam to. Bo tutaj chyba nic nie ma, co? Jest. I to chyba ktoś z działem. Właśnie. O Jezus. No super. Teraz to, żem się załatwił. Teraz będzie cały czas do mnie pizgał, nie? Gnojek.
Że jeszcze, żebym jeszcze wiedział, gdzie on jest. Jest tam. Pięknie. Nawet go nie widziałem, a headshot mu sprzedałem. Patrz, jakie piękne rimy. Rymy. Dobra, skórzana płyta. Tu możemy zejść na dół na spokojnie, ale zanim to zrobię, to jeszcze załatwię tamtego gnoja. Dobra, to on jest nietykalny, że tak powiem, jak już... Uch, mało bym spadł. Polski ryż. Nie jestem w stanie zdobyć tego ryżu. Dobra, kotek jak najbardziej jest aktywny. Dobra, blokowaliśmy też w Magion Mio, żeby nam dłużej towarzyszył. Ale Kodamy nadal nie została wykryta. Gdzie ona to może być? Jest gdzieś tutaj, ale... Boże, po drugiej stronie w końcu, bo już sam nie wiem. Ja już się realnie pogubiłem. Tutaj nie. Tutaj się ukryła, dobra. No ciężko by było ją zdobyć bez, znaleźć tego duszka bez talizmanu wykrywania. Tak wam tylko powiem. A jak już znaleźliśmy, to już wiemy gdzie i co i jak. Dobra. I teraz możemy przejść tym dachem. Znaczy tym dachem, tymi schodami. I chyba tak zrobię. Tylko tak się niestety chyba zmarnuje. No ale nic. Przynajmniej dla was, kto ogląda, chociaż nie, choć wątpliwe, to macie teraz podpowiedź, gdzie ten kotek był. Może go bardziej spożytkujecie wydajniej niż ja. A ja postaram się właśnie tymi schodami sobie przejść. Tu pewnie gościu zginął przez rusznicę, nie? Utynięcie. Nie, może nie aż tak, ale tamtego pewnie przestrzelił. To jest pewne. No mam, to jest mam wykrywania. Tu jest kolejny Kodama. Kolejny ryż. Tu można zejść, ale ja proponuję sobie zmienić na rusznicę i tych panów tutaj przestrzelić. Oczywiście zwykły pocisk. Aj, nie trafiłem. Dobra, nie muszę już z rusznicy tak naprawdę, wystarczy, że go z bomby mu pizgnę. Dokładnie. O nie, tutaj przeszedł. Z silnymi atakami go dobiję. O, bo on mnie. O, prawie zbliżamy się do tego miejsca, gdzie się tamci pizgają. Jestem w stanie tutaj wywalić z rusznicy, czy nie? To jest najgorsze, że już, jak wiecie, namierzymy, znaczy jak wycelujemy z rusznicy, to nie jesteśmy w stanie się ruszać. Dobra, ładnie ją załatwiliśmy, także ja się wyleczę. Dobra, ogólnie mamy duszka tego, duszka opiekuńczego naładowanego. Bogowie im pomogą, mówisz. Czy ja wiem, czy pomogą. Ale widzę, że jest Kodama kolejny. Także od razu go odstawmy. Do haramu. Dobra, coraz więcej tych Kodam zdobywamy, to jest super. Dobra, na razie nie mam czasu, bo już się... mi kończy ten czas programowy tutaj. Muszę już szybko kończyć odcinek. Zobaczymy.
Czy jestem w stanie tutaj gdzieś dojść? To jest drabina. Tu żadnego sekretu nie ma, nawet nie jestem w stanie przejść. Dobra, musimy chyba tutaj zeskoczyć. Albo i nie. Utonięcie, także tutaj raczej nie przejdziemy. Panowie i panie. Także to jest miejscówka, z której... która tak naprawdę... gdzie z tej strony nie jestem w stanie gdzie indziej przejść. Także chyba musimy się wrócić, wiecie? No bo tutaj utoniemy. Trzeba chyba przejść mostem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy na wszelki wypadek jeszcze sprawdzimy. Tutaj nam twórcy dali drabinę. Okej. Ale tu jest przejście. Zbrukanych kamieni, tak? Dobra, tak. I obrona. Super. Nie trafiłem jeszcze. No jeszcze bariery. Dobra. Piękny atak krytyczny. Wow, wylecz się. Chyba ten duszek ma. O właśnie, uniki zamiast kont. I to mi się nie podoba. Myślałem, że wcześniej... Dobra. No właśnie. To jest to, to nie ma kontr. W ogóle to są jakieś uniki. To mi się nie podoba tutaj w tych duszkach opiekuńczych. Właśnie w tym takim, wiecie, w tym rodzaju. Z taką niebieską ikoną, którą widzicie przy ikonie duszka opiekuńczego w lewym górnym rogu. Wolałbym zdecydowanie sobie zmienić tego duszka opiekuńczego na tego naszego tygrysika. Czy tam panterę. Te kontry jednak rozprysków to robią robotę, a te uniki takie średnio. To nawet się nie będę w tamtego duszka opiekuńczego zmieniał. Jeżeli to oglądacie, a jednak chcecie się dowiedzieć, jak to wygląda, to zapraszam na kanał Demonidiasa, on jest proponowany u mnie kanała. On cały czas gra tym rodzajem duszków, które z tymi niebieskimi ikonkami, które używają, słuchajcie, uników. Choć, kurczę, myślę, wydaje, że nimi też można robić te... robić kontry, ale nie wiem. Niby mi się wydaje, że chyba zrobiłem kontrę nad tym, na tamtym stworze, co tak pierdzi z smrodami, ale nie wiem. No zobaczymy jeszcze. Co tu tak wali? Masakra. Przestań mi przeszkadzać. Chyba odpalmy sobie wykrywanie. Super to zrobiłem. O, patrzcie, Kodama. Kolejny, także i tak tutaj chyba musiałem się dostać i tak. Ale nie tak, jakbym chciał. Nie wiem, gdzie jestem w ogóle. Ale to chyba jakiś skrót, nie? Skrót do kapliczki. Super. Tylko tak, no póki tutaj wszystkich... wyrżnąłem. Tu już jest kolejny Kodama, patrzcie, ale tu jest jakiś przeciwnik chyba z różnicą. Dobra. Zmienię sobie broń na łuk.
i spróbuję ich tam przestrzelić. Pierwszy. I drugi. Ja nie trafiłem. A jednak trafiłem. Dobra. I tu prawdopodobnie jest chyba kolejny Kodama, albo mi się wydaje. Nie, na pewno jest gdzieś Kodama tutaj. Kamień dusz. A tam jest kolejny samuraj. Ale to strasznie ta miejscówka mi przypomina DLC do tego, do Bloodborne. Naprawdę niesamowite. Ta wioska rybacka sama w sobie. Dobra, teoretycznie Kodama jest gdzieś tutaj. Dokładnie. Teraz znowu kolejnego przeniesiemy do haramu. Zwróćcie uwagę, jaka imponująca muzyka w tle. Dobra, tutaj chyba też jest jakiś sekret, ale nie wiem, czy tutaj jestem w stanie przejść. Teoretycznie jestem. Tam w Bloodborne też łatwo można było utonąć. Tutaj tak samo, musicie patrzeć dokładnie pod nogi. No właśnie. Ja bym zginął. Na szczęście wiem, jak tego pana atakować. On powinien się spalić. Dokładnie. Bo już się jarał. Wiedziałem, że tu będzie pułapka. O dziwo, znowu na kompasie pokazuje jakąś czerwoną kulę. Okej. Jakiś biedak, który chyba zginął z głodu. To jest rzecz, także nic tutaj nie zrobimy. Nie no, muzyka jest fajna. Szczerze, to dlatego możemy załatwić. Leć się. Nie trafił. Leć się. Oni jednak zadają krytyczne obrażenia. No, tam jest ten jęzor. I do niego mogę przejść? Teoretycznie tak. Tylko proponowałbym tego nie robić. Tylko się zorientować w tematy, gdzie ja jestem. O nie. Super. Lecie. Pięknie. Bariera. Zdobyłem jakiś rdzeń dusz zmarłego. To było dziwne. Kościół tu jest cały czas jakby pokonany. Nie wiem, o co Kaman. Ale wcale mi się to nie podoba. W ogóle nie wiem, gdzie ja jestem. To jest ciekawe pytanie. Talizman wykrywania działa cały czas. To jest jakby chyba nowa miejscowa. Powiem szczerze.
Ale lepiej pójdę sobie w tą stronę. Zwiększę sobie obronę. I żebym nie zginął. Popatrzcie, kogo my tam mamy. Jęzora. On się w ogóle zaciął, także wezmę sobie silniejsze pociski. A, czyli... kontrami, tymi unikami też można. Unikami też można robić kontry. Dobra. Ładnie. Dobra, towarzystwo rozwalone. Nice. No, trochę tego terenu tutaj oczyściliśmy. Paciorki modlitewne zdobyliśmy, fajnie. No dobra, i teraz wam przedstawiłem tego ducha opiekuńczego. No, jak widać, można robić kontry unikami, ale mi się wydaje, że jednak tamte duchy są lepsze tego rodzaju. Możemy się pomodlić za ciebie? Chcesz? Nie! To nie jest chyba jakieś żadne zaskoczenie, że nie chcę się pomodlić. Dobra, talizman wykrywania mi szlak trafił, także sprawdźmy. Palmy sobie, zobaczmy, co tu jest ciekawego. I tu jest, słuchajcie, przejście. Tam jest skrót. Pewnie tam będzie skrót do kapliczki, nie? A to jest to przejście, gdzie spadłem wcześniej. Czyli tutaj praktycznie wszystko jest zwiedzone. Można sobie tylko tutaj tą znajdźkę. Ojeju, naprawdę. No tutaj był Kodama z drugiej strony, gdzie spadliśmy z góry. Może fajnie, fajnie, fajnie. Się tu tak w miarę ładnie rozbudowało tutaj. Tak, żeby nie spać znowu. Dobra. Amulet niewrażliwości na strzały. O! To się może przydać. Czy na strzały, czy ogólnie na pociski? To jest pytanie. No bo i tak naprawdę można tą górę sprawdzić sobie, czy wszystko jest zebrane. Aczkolwiek tak tutaj... nie, tutaj przejdę z tej strony. No i tu jest jakaś... nie, to nie jest znajdźka, tylko na dole jest, słuchajcie, nasz przyjaciel. Ale tutaj też jest jakiś... jakiś element znajdźki gdzieś tam w oddali. Tutaj raczej bym się tylko wracał. Tam dalej są gluty, ale tam chyba dalej to wiemy, jak przejść. Także chyba nic tutaj więcej nie ogarnę. Tutaj było to przejście. Także idziemy sobie tu, tak naprawdę już możemy spaść. Nic to nam życie nie zabierze. Przejdziemy sobie teraz tutaj. I tam możemy iść, ale tutaj sprawdźmy. Dobra, to jest ta kapliczka i można by było przy niej odpocząć, bo już nic nie mamy praktycznie życia, tylko ja się muszę zorientować, gdzie mam później iść. Bo tam przeszłem, tam ich rozwaliłem. Także nie ma sensu iść na tym kierunku. No tutaj jest chyba jakaś znajdźka. Tutaj chyba wcześniej nie zabrałem. I tu jest nasz przyjaciel. Dobra, no to już później się kierujemy w miejsca, gdzie już, gdzie nas nie było. Czyli muszę z nim pogadać, tak naprawdę. Nawet co zróbmy teraz. No widzisz, zdziwiłem cię, co? Oj, nie przeczytałem. Coś przycisnęło mi się na chwilę.
O, ty i Sayabata łączycie swoje siły. Super, cieszę się. No to chodź, mistrzu. Bo tu jest znajdźka. Okej, tam mi się wydawało, że tam jest znajdźka, ale nie, to jest ten NPC na mapce. Dobra, moi drodzy, tak naprawdę to już sobie z nim mogę iść dalej. Ale zanim to zrobimy, zanim to uczynimy, bo trzeba tak naprawdę przejść tutaj. No i tutaj dalej zwiedzać. Możemy iść tam do przodu. Możemy tutaj z naszym kompanem. Ale zanim to uczynię, to wiecie, że dobrze, że się wrócę. Kapliczka jest niedaleko. Także od razu sobie zregeneruję. Ciekawe, czy idzie, czy nie idzie? Chyba się zgubił. No dobra. Nieważne. Bo kto wie, czasami będę miał na poziom. Mamy ten... rdzeń lizacza. Łopanie. Widzieliście to? Dobre nawet. I rdzeń duszy zmarłego. Nie wiem, ale lizard nawet fajny. Nie wiem, czasami sobie go nie wykorzystam. Żeby wam pokazać. Weźmy ducho opiekuńcze. Tak, zmienimy sobie tego na głównego. I zamiast tego byśmy sobie tego lizacza sprawdzili. Premia do anima, trzymanie obrażeń od żywiołów. Okej. Okay. Z chęcią sobie zobaczę, do czego stać, na co stać tego przeciwnika. Dobra. Wiecie co, tu chyba sobie zakończę ten odcinek, bo on się przedłużył i będę go musiał podzielić na party. Tylko tak, ja się muszę ogarnąć, gdzie muszę iść. A, i tak. Dobra, to może tak zróbmy. Od razu sobie sprawdźmy, co nam tutaj udało się wydropić. Tu mamy tytuły jakieś. Punkty prestiżu Ungo. Moc magii Onmyo. Siła ninjitsu, życie. Ki. Badania wyposażenia. No to słabo. Słabo, żebym się zamienił. No i zobaczmy, co nam wypadło w czasie tej, w czasie eksploracji, w tej misji. Ładowanie mini, premia część szczęścia, wskaźnik ability anima. Policki modlitew, obrażenie z użyciem, obrażenie zadane krytyczne. No ma to w tym temacie wszystko, jeżeli chodzi o talizmany. Jeżeli chodzi o ekwipunki, przychylność bogów, nagelniki Taneshi, buty żmi, legendarny wojownik z Mikawy i to wszystko. Tasze tesarskiego mnicha, nadbiornik klanu Sajków. Dobra. Rękawice niezłomności, rękawice niezłomności to zdobyliśmy, a te rękawice niezłomności to jest do jakiego setu? Legendarny wojownik z Mikawy. Dobra. Najpieśniki carskiego mnicha. Jak to wygląda? No fajne, tylko że akurat moje są lżejsze. Najpieśniki shinobi. Okej. Okay. Co jeszcze tutaj fajnego jest? Poza tym nic ciekawego nie widzę. Ekwipunek żmi jest bardzo fajny tutaj. Fajnie wygląda. Ale chyba zmienię na mojego shinobi, znaczy na łowcę. Yokai. Zdecydowanie. Hełm. Samuraj mrocznych ziem. Okej. Okay. Do seciku. Jeżeli chodzi o bronię miotane. Karkabus Tangeshimy. Karabin o dziwo lepszy. Ale to ma 481 obrażeń, gdzie mój najczęściej używany karabin ma 521. Także mój jest lepszy. I jeszcze zobaczymy sobie bronię. Skrzydła Feniksa, to nie. Topór Osiłka. Glewia Zagłady. Wszystko jest gorsze. Nic nie ma takiego fajnego, co by mnie tutaj, co mi tutaj by przypadło do gustu. Ale jeszcze to nie wszystko. Ma jeszcze Topór Osiłka oczywiście i Tonfa.
No ma, czyli wszystkie pierduksy tutaj pozaliczyliśmy. Jeszcze wam tutaj. Jeszcze skoczymy się o poziom. Okej, tylko musimy sobie złożyć ofiarę. Dużo jest tego syfu. W ogóle błogosławieństwo Kodamy. Pancerza. Eliksirów mamy naprawdę sporo. Także weźmy sobie materiałów. Błogosławieństwo. Dobra. I baza Kodam. Bo mam już maksymalną ilość ryżu. Przydałoby się na coś to wydać. Kule. Zwykłe kule. Strzały. Bomby. Nie dam rady. Dobra. Tu nic nie zrobimy, ale przynajmniej tego ryżu nam się trochę... wydało. Będziemy mieć miejsce na zdobywanie innych. Dobra. 67. Ale to jest męstwo. No bo te chyba... setów to nie będę, słuchajcie, sprzedawał. Znaczy, nawet składał w ofierze. Dobra, akurat i tak jedną broń już mam na poziom. Kurczę, myślę, żeby dobić sobie jednak... tą magię do 30 poziomu. Moc magii on mio. Niech tak będzie. Albo na zmianę magia z budową do życia. To będzie dobry pomysł. Dobra, moi drodzy. Ten rdzeń, tego duszka opiekuna, znaczy ducha, demona, którego już dobrze znamy, ale rdzeń dopiero będziemy testować. Ten taki świeży, dopiero, znaczy pierwszy raz, ale to już w następnym odcinku, do którego was serdecznie zapraszam. Jak już mówię, ten odcinek podzielę na party, także może być tak, że będzie doklejone przywitanie. Ale no nic nie poradzę w ogóle, że nie przerywałem tego materiału, cały czas nagrywałem, żeby wiecie się nie pomylić, bo tutaj jednak była ta lokacja dosyć pogmatwana. Ale teraz już wiemy, gdzie przejść. Kodamy praktycznie chyba w większości zostały zebrane, także nic innego na mnie zostało, tylko dalej eksplorować mapkę w tej misji. O nazwie niezniekształcona woda, ale jak mówię, to już zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi i zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!